Cześć, witajcie widzowie. Jestem znów w oranżerii. Już wam pokazuję, bo tutaj ostatnio filmik nagrywałem z przędziorkami. Nie walczę z nimi. I tak to wygląda. Tak one zżerają cytrusy, ale ja z tym na razie nic nie robię. Później może to psiknę ospinałem. Pomarańcza rośnie. Grapefruit sobie żyje. No trochę liści podrzucał i go tutaj przędziorki biorą, ale coś zaczyna wypuszczać listki. Cytryna skierniewicka rośnie. I z czego cieszę się najbardziej? Bo tego nie było bardzo, bardzo, bardzo długo i się zastanawiałem, kiedy w końcu to zakwitnie. I zakwitła właśnie sobie mandarynka, klementynka. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś miałem mandarynkę, klementynkę, która po prostu zdychała. Kupiłem ją razem z grapefruitem. To pierwsze odcinki na kanale. Ona padła. Tylko, że jak ona zaczęła zdychać, to ostatnie oczko zielone, jakie tylko było, uratowałem i przeszczepiłem na podkładkę, którą miałem tam wysianą kiedyś z dzieciństwa. No i tak ta mandarynka sobie rośnie. No i właśnie patrzę, że w końcu zakwitła. Nie kwitła chyba ze 3-4 lata, aż w końcu zakwitła. Ciekawy jestem, czy będą z tego jakieś owocki, czy nie. Czy na wiosnę zakwitnie z powrotem, czy nie. No zobaczymy, ale cieszę się z tego bardzo, bo nigdy ona jeszcze nie kwitła. Także taki update. A co jeszcze z update'ów, to że wszystko już sobie tutaj podlałem, tylko no mówię, jeszcze tutaj walka z przędziorkami. Tu wam jeszcze pokażę kalamondynę variegatę. Jak są zielone owocki, to są biało-zielone, ale później już się robią pomarańczowe, jak zaczynają dojrzewać. Także to tyle by było z tego krótkiego odcineczka. I zapraszam was na kolejny odcinek, który się pojawi, jak coś będzie się ciekawszego działo. Tutaj możecie zobaczyć maurel, jak wywalił liścia pod dach. No jest on spory, jak go teraz posadzę na wiosnę, no to będzie sporawy, jeszcze bardziej. Także co, ja wam dziękuję za taki krótki odcinek, taką aktualizację z mandarynką, bo się po prostu zdziwiłem, zaszłem tutaj na chwilkę sprawdzić tylko i zobaczyłem, że kwitnie. Także co, ja wam dziękuję jeszcze raz i zapraszam do następnego odcinka. Cześć!